Centrum przesiadkowe, jak sama nazwa wskazuje, służy do tego, żeby móc zintegrować różne formy komunikacji publicznej. Czyli mamy z jednej strony PKP, z drugiej strony autobusy, mamy miejsca przystosowane do pozostawienia rowerów, mamy kilkadziesiąt miejsc parkingowych, mamy również taksówki. Centrum przesiadkowe to tak naprawdę kompleks trzech różnych lokalizacji oraz system dynamicznej informacji pasażerskiej, z której możemy korzystać na przystankach w różnych częściach miasta. Już dzisiaj mamy dość dużo autobusów, które będą miały tutaj swoje przystanki. Natomiast znamy również plany PKP. Wiemy, że dworzec będzie przebudowywany w taki sposób, żeby główna część obsługowa była po stronie ulicy Piłsudskiego. Stąd w sposób naturalny ten ciężar zostanie przeniesiony z części zachodniej na część wschodnią. W ogóle okolica tego centrum musi się zmienić i to jest praca wielu podmiotów. Samo PKP musi zacząć dbać również o działki, które są ich własnością. Natomiast mamy również pewną wizję tego, jak powinien wyglądać ten pasaż, ta aleja frytkowa i na pewno będziemy chcieli troszeczkę ujednolicić te budki i poprawić ich estetykę.